Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o energetyce, o polskiej energetyce, o tym, jakie wyzwania stoją przed nowym rządem, o fotowoltaice, o odnawialnych źródłach energii szerzej, o SMR-ach, o energii atomowej, ale też o obowiązkach jest czy one pomogą, czy zabiją polskie firmy. Zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ongeo.pl geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. E2V firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Nowoferm Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Rafał Staśkiewicz, E2V, Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętam rok temu, wszyscy bardzo obaliśmy się, że będzie katastrofa, że będą blackouty, będzie bardzo źle. Nie było tak źle, bo mówimy o energetyce. A czy jakie są prognozy na ten rok? Jest zimniej chyba niż był w zeszłym roku. Zacznę od pytania, czy grożą nam blackouty? Kto chce postraszyć? Jesteśmy w pierwszych dniach stycznia i warto tutaj powiedzieć, że właśnie odnotowaliśmy najwyższe w historii zapotrzebowanie na moc w naszym kraju. Było to dnia 9 stycznia i czy Blisko nam do blackoutów. Jeszcze nie system elektroenergetyczny dał sobie radę. Tutaj jest, jest wiele mechanizmów, które posiada operator. Uruchomiono tutaj mechanizm demand side response, czyli zmniejszenie popytu. Więc wydaje mi się, że mamy tak wiele narzędzi, że blackout tam nie grozi. Aczkolwiek <grym> ostatnie <grym> miesiące pokazały, że, że, że musimy być gotowi na wszystko. <grym> A czy było tak duże zapotrzebowanie, bo jest zimno, czy bo co? Głównie dlatego, że jest zimno. Natomiast to może trochę z innej strony odpowiem na twoje pytanie. System elektroenergetyczny, a o to trochę pytasz, powiązany z systemem ciepłowniczym, to jest jedna, największa budowla, jaką mamy w Polsce. Mhm. I zawsze w niej coś nie domaga, szczególnie jak zarządzanie tym całym procesem jest takie trochę ad hocowe, a, a, a jest z dużym czynnikiem, Państwowy, więc ten, ten element niepewności tam jest. System jest dosyć mocno konserwatywny i nie dostosowuje się w miarę szybko do, do, do rynku, bo zaczęliśmy przed przerwą rozmawiać o, o, o transformacji, o przygotowaniu do transformacji, więc jakby nie jesteśmy do końca ze wszystkim na czas, i co chwila wychodzą różne, różne takie czerwone lampki. To, o czym Ty mówiłeś, to jest jeden z rzeczywiście z rekordów w dobrych czasach takich spokojniejszych, jeżeli chodzi o blackouty, mieliśmy jakieś tysiąc, półtora tysiąca megawatów w danej godzinie zapasu. Teraz mamy kilkaset albo właśnie jesteśmy na, 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 na skraju, dlatego że system potrzebuje po prostu nowych źródeł, stare wypadają, a w niektórych sektorach rzeczywiście decyzji nie ma. Więc czy grozi nam blackout? Na dzisiaj nie, bo rozumiem blackout Konsumujemy jako gospodarstwa domowe czy, czy, czy nasz mały biznes. Tam są mechanizmy do tego, żeby, że tak powiem, Polakom się nic nie stało. Oczywiście mm -hmm. przemysł jest pierwszy do wyłączania, szczególnie ten energochłonny. Ale rozumiem, że na razie żadna Na dzisiaj nie, groszy. ale ten dosyć skomplikowany system na różnych etapach, różne, że tak powiem, czerwone lampki to chwila wyświetlają się. Tak, I... należy też pamiętać o tym, że jesteśmy na przededniu elektryfikacji ciepłownictwa i stąd to zapotrzebowanie na, na energię właśnie w styczniu, kiedy ta generacja oze nie była aż tak wysoka, ponieważ nie wiało, też stosunkowo e, krótko świeciło, a niestety pompy ciepła potrzebują energii elektrycznej, a było rekordowo zimno. W tych pierwszych dniach, stąd też zwiększe zapotrzebowanie na energię. A biorąc pod uwagę, że uruchamiane są te wszystkie programy, które mają na celu walkę z kopciuchami, czyli będzie coraz więcej tych pomp ciepła, coraz więcej będzie e, tych elementów w systemie, które będą wymagały coraz więcej energii elektrycznej. I tutaj zgodzę się z tym, że nie ma nowych źródeł wytwórczych, więc ta skala czy ryzyko blackoutu może być. <coughs> Coraz e, silniejsza w, w kolejnych miesiącach. Ale tak. dla odmiany w ostatnim kwartale zeszłego roku mieliśmy rekordowe ceny energii spowodowane głównie kryzysem e, cen produktów, czyli paliw. E, była panika węglowa, że zabraknie węgla, że zabraknie gazu, że na, na, na początku zeszłego roku gaz był po rekordowych cenach 2 kilkiesięciu euro za megawatt godzinę, więc było absolutne szaleństwo, jeżeli chodzi o ceny. To było oczywiście spowodowane wojną i zmianą dostawcy gazu, tego rurociągowego tak. głównie, co nam ale w tym roku co chwila... Mamy zamrożone stawki do połowy roku. I a paradoksalnie potem... ceny energii na ten rok będą pewnie niższe, znaczy będą niższe niż w zeszłym roku. Tak? Tak niższe, tak, niższe i jeszcze prawdopodobnie niższe niż dwa lata temu. Więc A. jakby jesteśmy w takim trendzie stabilizacji A. rynku. Ja bym tutaj rozróżnił dwie, dwie rzeczy, bo zgodzę się z tym, że ceny będą niższe niż rok temu, czy dwa lata temu, jakkolwiek stawki, które są zamrożone dla, dla gospodarstw domowych, one są zamrożone jeszcze sprzed tego kryzysu energetycznego. One są zamrożone na poziomie 400 zł, więc de facto ich rozmrożenie bez żadnej koncepcji na, przy poziomie, które notujemy obecnie, to de facto i tak wiąże się z tym, że ta cena za energię... Na, na, na rynku hurtowym jest o 100 zł wyższa, tak? Mhm. Więc uzupełniając tę wypowiedź, faktycznie ceny rok do roku na rynku spadły o ponad 400 zł i nadal obserwuje się ten trend spadkowy cen, który, który wynika właśnie z przecen, znaczy stabilizacji cen gazu i, i, i też spadku cen uprawnień do emisji na rynkach, bo De facto, jeżeli gaz tanieje, on jest mniej emisyjny, wtedy potrzeba mniej emisji, żeby opłacić za tą energię elektryczną. Stąd też widzimy te spadki. Tak? No a jakkolwiek, co będzie za te pół roku, jeżeli te trendy zostaną utrzymane, to ceny będą niższe niż te zatwierdzone przez prezesa UREB. One są na poziomie 700 zł obecnie. Jakkolwiek nie obowiązują, ponieważ stawki są zamrożone. Na no, drugiej połowie. Musimy obserwować. Okay. E, bo mieliśmy porozmawiać o tym, co, jakby, jakie wyzwania stoją przed tym rządem, bo tu jak Państwo dzisiaj rozmawialiśmy nie o polityce zagranicznej mm. o wyzwaniach o różnych dziedzinach, których tym porozmawiać o, o energetyce. Gdzie dzisiaj jesteśmy Jeśli o transfa, transformację energetyczną, co zostało? E, nie, teraz nie chodzi mi o cenę rządu, tylko o cenę stanu naszej energetyki i o najważniejsze zadania dla, e, dla tego rządu. Gdzie jest najgorzej, gdzie są największe zagrożenia naszym zdaniem? <laughs> Na pewno już nie, 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 nie trolując, bo zarząd czy nowa koalicja zaczęła od ustawy energetycznej, czyli wiatrakowej, która została włożona w takie ramy, które uniemożliwiły jej wprowadzenie, nazwijmy to... Bardzo delikatnie. Tam był konsensus od, od, od paru ładnych kwartałów, żeby, żeby te 500 metrów pojawiło się jako limit, a nie jakieś takie 500 sztuczki. 500 metrów odległości od wyprzedzenia. A nie sztuczki, które tam, tam nie, nie były wpro, wprowadzone ślędzicę. dokładnie. Natomiast mm -hmm. <coughs> Natomiast bardzo ważne jest to, żeby rząd zrealizował swoją obietnicę wydzielenia z sieci dystrybucyjnych do jednego podmiotu i zrobienia strategii ich rozwoju. Bo sieci przesyłowe, czyli tych najwyższych napięć, radzą sobie, dostosowując się do, 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 do systemu. Natomiast sieci dystrybucyjne są naprawdę bardzo w trudnej sytuacji. Ja bym apelował o to, żeby nowy rząd zachował balans, bo to było zachwiane w zeszłych, w ubiegłych latach. Między tym co prywatne, a tym co państwowe. No bo jednak państwowa energetyka, jakby pytanie, krótka odpowiedź na pytanie jest takie, że ona jest bardzo mocno upaństwowiona i dzięki temu też nie reaguje, nie dostosowuje się do, do rynku. Więc zachowanie balansu między tym co państwowe i prywatne i tym co jest bezpieczne, ale niebezpieczne dla systemu, czy dla odbiorców, to jest niezwykle ważne, więc myślę, że te, te, te trzy rzeczy są przed nami. I oczywiście dokończenie tych dużych projektów, które, które się toczą, czyli offshore, SMR-y, zobaczymy jak duża atom. Mhm. Tak, i to wszystko wpisuje się w uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Tutaj pierwsze, pierwsze środki zostały już uruchomione. Warto zaznaczyć, że gros z tych pieniędzy pójdzie właśnie na transformację energetyczną ponad 25 miliardów euro. I to właśnie są środki na rozwój sieci dystrybucyjnych, na rozwój sieci inteligentnych, także powstanie fundusz offshore, ale też warto podkreślić, że zostanie uruchomiony fundusz wsparcia energetyki, którym, którego to operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego i w którym to będzie 17 miliardów euro właśnie skierowanych do gospodarstw domowych, do przedsiębiorstw właśnie na działania, które będą miały na celu wsparcie tej transformacji energetycznej, żeby właśnie wsparciu odnawialnych źródeł energii, bo warto pamiętać, że, że jesteśmy w nurcie właśnie polityki europejskiej, pakiet Fit for 55, który... Myślę, że będzie finalizowane w tym roku, ponieważ w połowie roku będą eurowybory, więc wydaje się, że Komisja Europejska mm. będzie chciała zostawić już zatwierdzone te wszystkie akty i, i tak naprawdę... Co, co zostało powiedziane, no należy zrobić przegląd wszystkich dokumentów strategicznych, ponieważ one są mocno zdezaktualizowane, chociażby pod kątem udziału odnawialnych źródeł energii obecnie w miksie, bo według wstępnych danych to już 27% energii elektrycznej w ubiegłym roku pochodziło właśnie z źródeł odnawialnych, no a według obecnie obowiązującej strategii ten poziom osiągnięty byłby w 2030 roku, tak? Więc, więc niewątpliwie przed obecnym rządem, ministerstwem będzie, będzie wypracowanie ścieżki o rozwoju tego, gdzie uruchomione będą też te środki i w jaki sposób wydawać te środki. Mhm. A co na ile Fit for 55 jest jeszcze do ruszenia, na ile możemy coś tam wynegocjować? Ten rząd może mieć większą swobodę, większe możliwości? Negocjacyjne, co Waszym zdaniem jakby możemy jeszcze w tym ugrać, i na ile w ogóle, a drugie pytanie: takie, na ile FIFA 55 nas zabije, a na ile może być dla nas szansą. Czy yy, polskie rządy przez lata, w zasadzie od 2005 roku, kiedy wszedł yy, weszł, w ten system ETS, czyli handlu emisjami, bardzo reaktywnie działa? Ta, ta, żeby tak opisać to pozytywnie, generujemy taką rentę zapóźnienia, dzięki której potem będziemy bardzo nowoczesną gospodarką. Natomiast zupełnie poważnie to, to, to jest problem, tak? bo, bo, bo pewnie dużo już nie, nie, nie zmienimy. Natomiast kierunek jest mniej więcej jasny. To, co też yy, ty powiedziałeś? Dokumenty strategiczne nie budują tej energetyki, ale przynajmniej tworzą ramy, w których wszyscy, łącznie z rynkiem prywatnym czy państwowym, wiedzą w jakim kierunku zmierza myśl polityk. Przemysłowy, to jest polityka energetyczna, jest polityką przemysłową. Poprzedni rząd zrobił bardzo dobrą strategię energetyczną, która była tak dobra, że się wszyscy się na nią rzucili i została utajniona, więc tam jest na czym pracować. To był dokument, jest dokument, który dosyć sprawnie został przygotowany też przez. Interesariuszy, takie jak nie wiem, sieci przesyłowe, na przykład. Więc on jest z głową zrobiony, czego pewnie upgradeować do, 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 do początku tego roku. Natomiast pierwsza rzecz to dokument strategiczny. Druga rzecz, też uzupełnieniu tego, co, co to było mówiona a propos KPO, tych różnych środków i tak dalej. Jakby filozofia energetyki to jest odwrócenie wszystkiego, może do góry nogami tej filozofii. Czyli jeżeli mamy popyt i podaż na energię, to na ma być jak najbliżej, spo spotykać się jak najbliżej siebie. W tych y, projektach KPO, tych środkach KPO są też na przykład środki na klasy energii, dla serw przemysłowych, dla miast, y, takie miejsca, które mają własne źródła też lokalnie budować, tak żeby i koszty dystrybucji y, y, i przede wszystkim źródła były budowane y, lokalnie. Więc sama filozofia systemu, nie opiera się teraz, nie, czy ma się nie opierać na tym, że budujemy na środku pola fabrykę prądu i po prostu bierzcie prąd, bo produkujemy prąd, tylko on ma być elastycznie dostosowany, jego popyt i podaż na, 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 na energię ma być dostosowany elastycznie, jak najbliżej odbiorcy. Co, czy jeszcze, jeszcze wrócę do tego, jakby, czy jesteśmy w stanie <trym> w tym wieściu. 50 for 55 jeszcze coś ugrać. Czy to już jest zamknięty dokument i tak naprawdę musimy. Trzeba przyjąć? wyjaśnić, że ten pakiet to jest zbiór tak naprawdę 12 aktów oddzielnych, które je, część z nich już obowiązuje, na przykład mhm. podatek węglowy, to jest rozporządzenie, tak zwane Carbon Border Adjustment Mechanizm. Ono weszło w życie w 2023 roku i polega na tym, mhm. że, że towary importowane do Unii Europejskiej. Będą e, obarczone takimi certyfikatami, podobnie jak obecnie uprawnienia do emisji i importerzy będą musieli, e, znaczy eksporterzy do Unii Europejskiej będą musieli zapłacić ten podatek tak, żeby te towary były konkurencyjne względem e, towarów europejskich. Tak więc, więc hmm. mówię to dlatego, żeby mieć świadomość, że niektóre regulacje pakietu Fit for 55 już obowiązują bezpośrednio jak do rozporządzenia, no, ale jest też masa cała masa dyrektyw, które to poszczególne kraje będą musiały implementować do, do naszych porządków prawnych. I tutaj jest właśnie przegląd wszystkich obecnie obowiązujących aktów, czyli my w ubiegłym roku mieliśmy na naszym poletku nowelizację ustawy o odnawialnych źródeł, źródłach energii tak zwaną dyrektywę RED-2, ale ona została przyjęta w 2018 roku jako ten pakiet czysta energia, więc w momencie, kiedy teraz ta dyrektywa RED-3, o której się mówi, czyli zwiększenie celów e, dotyczących udziału źródeł odnawialnych e, i tych wszystkich mechanizmów tej decentralizacji systemów, to musimy mieć świadomość, że trochę czasu minie, zanim ona będzie obowiązywała w Polsce e, i musimy się do tego przygotować. A czy jeszcze w ogóle na tym etapie możemy jeszcze w coś zaingerować, czy coś próbować wynegocjować, czy to są tak naprawdę już zamknięte rzeczy? Mi się wydaje, że zawsze można negocjować i zawsze można walczyć o derogację. Tak jak jest kolejny też pakiet już negocjowany, tak, zwa, tak zwany Electricity Market Design, który jest odpowiedzią na te wzrosty cen i tutaj polski rząd wynegocjował derogację na rynek mocy dla naszych starych elektrowni węglowych do 2028 roku. Z tym, że właśnie trzeba mieć odpowiednią strategię, trzeba wiedzieć na jakie sznurki nacisnąć i, i po prostu walczyć o, 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 o te różne elementy, ponieważ zarówno Komisja Europejska ma świadomość tego, że Polska jest jakby... Najbardziej emisyjną gospodarką i to wynika z naszego systemu, który, który powstał 70 lat temu, i jakby też, czy z jednej strony mamy te środki, które będą w największym stopniu zarezerwowane dla Polski, no ale z drugiej strony też musimy mieć swoje cele, jakby pokazywać te stopnie na polu transformacji energetycznej. A które z tych rozwiązań są dla nas najbardziej? Szkodliwe, znaczy najbardziej, najbardziej uciążliwe, i będą nas kosztować najwięcej, i gdzie można jeszcze spróbować coś negocjować? Wydaje się, że, że, że tutaj rozszerzenie systemu uprawnień do emisji na, na ciepłownictwo może być najbardziej dotkliwe dla. Dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, w tym, tym, w tym dla, dla nas, gdyż nasze ciepłownictwo w głównej mierze opiera się na węglu, a dotyczyć to będzie tego, że podobnie jak to jest przy tych wielkoskalowych elektrowniach czy, czy, czy dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, elektrociepłownie czy też dystrybutorzy paliw, którym jest opalany nasze gospodarstwa domowe będą musieli też zakupować uprawienia do emisji, też będą z tego rozliczani. Ten system nie będzie powiązany z obecnie obowiązującym, więc te uprawnienia będą jakby miały swoją cenę, aczkolwiek będzie sposób zarządzania tym systemem będzie bardzo, będzie analogiczny do tego, co teraz obowiązuje. To ja może inaczej, <laughs> dopóki Korzyści członkostwa polski w Unii Europejskiej przeważają koszty, to ja bym tego tak nie nazywał, gdzie nas to najbardziej zaboli, za, za bo oczywiście mamy bardzo mocno emisyjną gospodarkę na 1 megawattogodzinę, godzinę 2,5-3 razy trzy razy bardziej emisyjną niż średnia unijna. To jest problem po prostu do konkurencyjności e, przemysłu. I tutaj e, przemysł powoli zaczyna sobie z tym e, radzić. To, to, o czym my rozmawiamy, to są polityki przemysłowe. One wychodzą z Unii, a Unia składa się z członków, no i na ogół ci członkowie, którzy mają, widzą, czy, czy, czy mają siłę sprawczą, potrafią polityki, te polityki przemysłowe, które są de facto jakoś tam wykute w kamieniu, zmienić jeszcze czcionkę, tam, nie wiem, tego, co tam wykuwa te, te literki, to znaczy, że... I to też widać na przykładzie tych pierwszych pytań, które zadawałeś. Ceny CO2 są na poziomie 70-80 plus minus, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Gaz jest po 160. A co mn. to złotych. znaczy dla. Co znaczy, że ludzi, dla, dla nie przyspieszyła. Te, te kryzysy, które mieliśmy wywołane pandemią, a potem agresją Rosji na Ukrainę, nie przyspieszyły transformacji energetycznej, dlatego że spowodowały kryzys, spowodowały dostosowanie czy kolejne konieczności inwestowania w infrastrukturę. I to się nie przekłada na, na te różne podatki klimatyczne. Czy ta transformacja nie przyspieszyła? Mhm. Dlatego, że część tych łatek, też była mowa o Electricity Market Design itd. itd. One spowodowały rozchwianie cen energii, ale nie, nie taki, że dzisiaj jest po ileś, a jutro jest po ileś, tylko w ciągu doby cena, ta, ta zmienność jest dużo większa, a za chwilę nie będziemy mieli rozliczeń godzinowych, tylko 15-minutowe albo jeszcze krótsze, więc cały system energetyczny jest bardzo mocno rozchwiany. I zanim gospodarka unijna się do tego dostosowuje, to dużo czasu minie i niektóre gospodarki, tak jak Niemcy. W sytuacji, kiedy przeżywają pewne, pewne spowolnienie czy, czy kryzys, dają, pewne, dają impulsy dobra. To teraz na przykład trzeba wspomniany przez siebie podatek węglowy na granicach zrobić, dlatego, że on wpływa na niekonkurencyjność naszego europejskiego mhm. przemysłu. To znaczy, że jeżeli produkujemy szkło, papier, wszystkie energochłonne przemysły, które, które, których produkty konsumujemy, w takim systemie, jak on funkcjonował jeszcze 5 lat temu. System europejski transformacji energetycznej wypychał energochłonne przemysły za granicę. Czyli tona cementu wyprodukowana w Polsce, a tona cementu wyprodukowana po drugiej stronie granicy na, na Białorusi czy na, 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 na Ukrainie. To były dwie różne rzeczy, a, a, a tak naprawdę żadnych kosztów druga strona, po drugiej stronie granicy nie mieliśmy tych dodatkowych. Więc jakby przemysł się do, do, dostosowuje przez, że tak powiem, oddziaływanie na swoją politykę, no i potem to spada z powrotem przez regulacje unijne. Ale transformacja, nie chcę powiedzieć, że węgiel będzie paliwem przejściowym, bo też takie głosy się pojawiły w zeszłym roku. Natomiast no, będzie trochę inaczej. Znaczy, to, to jakby kierunek dekarbonizacyjny, jest, to jest jedno i on się nie zmienia. Natomiast jak tam dojdziemy, to nie jest jeszcze do końca jasne, bo mieliśmy problem z gazem, z węglem. I tak naprawdę nie ma dostępnych jeszcze technologii wszystkich, które miałyby ten basen, do którego skaczemy wodą wypełnić. Wróciły do łaski w debacie przynajmniej publicznej europejskiej SMR-y Atom, dlatego że analitycy i przemysł policzył, że no dobrze, tylko żeby doprowadzić do finału. To my potrzebujemy źródła nisko czy zeroemisyjne tak. i co to będzie? No nie da też się tam porozmawiamy o, o, o energii atomowej. Ja chciałem się zapytać, na ile nasze firmy się. radzą sobie z tymi wszystkimi nowymi wyzwaniami, zwłaszcza z tymi obowiązkami ESG, które, ja rozumiem, do, 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 które dotyczą nie tylko tych producentów energii, ale też odbiorców? Tak, właśnie w ramach tego szerokiego pakietu Fit for 55 można też zidentyfikować obowiązki, które są nałożone bezpośrednio na przedsiębiorców. To tak zwane raportowanie niefinansowe, ESG, czyli Environment Social Governance, to też jest takie narzędzie, które. Unia Europejska e, narzuciła albo można, można by powiedzieć, e, narzuciła na tych dużych graczy, bo już za rok 2024 pierwsze firmy będą raportowały i, i to raporty będą dotyczyły oceny oddziaływania danej firmy, czy to właśnie na środowisko, na społeczeństwo, ale też sposób zarządzania i. To jak właśnie... duży firm, jak, jak, jakich firm, jakiego typu firm na razie to dotyczy? W pierwszym etapie za ten rok raportować będą największe spółki giełdowe, te, które zatrudniają powyżej 500 osób. Za rok 2025 to już będą firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób i, 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 i firmy, które e, nie są na giełdzie. No a w 2026 roku będą to firmy, które e, MŚP, które są notowane na giełdach. No ale co istotne, to raportowanie, można powiedzieć, przygotowanie tych raportów będzie dotyczyło tych dużych, jakkolwiek, czy mierzenie śladu węglowego, czy oddziaływanie na to środowisko, będzie też szło lawinowo w dół, ponieważ mierzone będą wszystkie łańcuchy dostaw, łańcuchy wartości. Warto tutaj wspomnieć, już, czy że każda firma, która jest na giełdzie, będzie, będzie musiała, musiała raportować. Co to dla niej konkretnie znaczy? Ktoś produkuje, nie wiem, opakowania. To znaczy, że, że każda firma będzie musiała przejrzeć wszystkie swoje procesy, będzie musiała przygotować ten raport. No i jak analogicznie, jak mamy raporty finansowe, to, to, to będzie chciała z roku na rok poprawiać te raporty, ponieważ te raporty będą poddawane audytowi przez zewnętrzne podmioty. Stąd też na podstawie tych raportów będą tworzone ratingi, będzie możliwy łatwiejszy dostęp do finansowania, tańszy, ponieważ tutaj inna, inny element, jak taksonomia, mówi bankom, instytucjom finansowym, w jakie inwestycje iść i na przykład będą uruchamiały większą pulę środków albo tańsze te środki właśnie dla, dla podmiotów, które idą w duchu te, tego ESG. Tutaj jeden bank już w tym roku zapowiedział, że w ogóle nie będzie inwestował w źródła paliwa kopalne, więc, więc generalnie widzimy, że to postępuje. Tak? Jeszcze w uzgodniu... I Na ile to dotyka, znaczy na ile nasze firmy, firmy działające w Polsce, mm -hmm. polskie firmy, na ile są na to przygotowane, na ile to znaczy dla nich rewolucję? Mm i Oczywiście te terminy są, tak jak powiedziałeś, odległe, natomiast ostatnio no, nie takie w grudniu rejestrowaliśmy kolejny rok podmiot. Rok za dwa, za trzy. Rejestrowany w KNF-ie i tam już wszystkie te zapisy w statucie musiały być uwzględnione, nie tylko o niewykorzystywaniu pracy niewolniczej, ale właśnie o tam zrównoważonym rozwoju i tak dalej. Więc te, te rzeczy dzieją się już, znaczy ten, 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 ten proces, czy to ma sens i czy na końcu będzie z tego coś dobrego, no to, 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 to zobaczmy, bo na razie mamy z tego dużo, jako przedsiębiorcy, że po prostu dużo pracy. Ale dużo pracy i dużo kosztów dodatkowych, to <śmuszel> bardzo utrudnia życie polskim firmom? Znaczy, Koszta, to, to tutaj tak naprawdę wykonanie tej pracy, mhm. która, która musi być wykonana po stronie każdego z fi, z każdej z firm, no niewątpliwie jest kosztem, tak? ale, ale należy też pamiętać, dlaczego to się robi, bo jeżeli zmapujemy sobie na przykład zużycie energii, a wygenerujemy sobie procesy, które są najbardziej energochłonne, to następnie można znaleźć narzędzia, ponieważ z jednej strony mamy obowiązek raportowania, ale z drugiej strony powstają, powstaje wiele startupów i narzędzi, żeby zoptymalizować te koszty. Tak? Więc w tej dłuższej perspektywie e, idziemy w tym kierunku, że zmniejszamy swoje oddziaływanie na środowisko, a co za tym idzie? Zmniejszamy koszty, bo tak jak już mówiliśmy, ten pakiet Fit for 55 e, opiera się na zasadzie, kto emituje, ten płaci. Tak więc jeżeli już teraz podejmie się pewne inwestycje, czy na przykład we własne źródła, czy przejście na zieloną energię, to automatycznie redukujemy to, to oddziaływanie na, na środowisko, a co za tym idzie, gwarantuje nam, że dana firma nie wypadnie z europejskiego łańcucha dostaw, bo te regulacje dotyczą wszystkich krajów Unii Europejskiej. I już teraz coraz więcej firm dostaje zapytania, czy to od firm niemieckich, bo tam już te przepisy weszły szybciej na podstawie ich, ichniejszej ustawy w 2023 roku i po prostu muszą udowodnić, że podejmują już jakieś kroki, jakieś działania. tak? Więc jeżeli dana firma, dany, dana firma nie, nie zacznie podejmować kroków, to niestety może okazać się, że. I jej kontrahent wybierze firmę, która już może pochwalić się podjętymi krokami. Mm -hmm. Ja bym tutaj porównał to wszystko, co dzieje się z ESG, z transformacją energetyczną, trochę do, do tej sytuacji z 2016 roku yy, i co się działo, jak wchodziło pamiętne RODO. Tak? Tu każdy się tego bał, była masa szkoleń, była akcja komunikacyjna, i po kilku latach okazuje się, że firmy się dostosowały. Jakby no tak, nas już to, te, to, to nie to Rodo Byliśmy wszyscy w takiej samej pozycji, a tu nie jesteśmy w takiej samej pozycji. Na ile polskie firmy są jakby, na ile ich to ba dotknie bardziej niż firm francuskich, niemieckich, duńskich? O czy tyle innych. bardziej, że jakby skład miksu energetycznego i zaczynamy, znaczy wracamy też do transformacji, mm. jest tak censurowany, że te 70 parę procent jest na wysokoemisyjnych źródłach, tak. a to się przekłada mm. na Składowe ceny, czyli po prostu energię elektryczną, czy ciepłą, mhm. które jest po prostu bardziej penalizowane niż w innych krajach europejskich. Czy Francja teraz prosto, to dotknie bardziej polskich firm? które są w, trudniej, bardziej, sy szczególnie są w tych trudniejszej sytuacji. Mhm. Natomiast to, co się zmienia, i to, to widać w, na przestrzeni ostatniej dekady. Czyli akceptacja, czy, czy świadomość społeczna. To, że powietrze smakuje, je widać, czy, 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 czy ma zapach, to jest nie, niedobrze. I jakoś tak czujemy, że to nie, nie, nie trzeba nas. Ym zachęcać do tego, żeby tam włączać jakieś czujniki, czy no jakby świadomość społeczna w niesamowity sposób się zmienia, więc czy zadziała ten cały system ESG, no to zobaczymy, na razie jest trochę z tym pracy. Natomiast i na pewno jest, że tak powiem, opinia publiczna jest, jest na to gotowa. W wielu miejscach czy ta prze, przeciętna jest naprawdę, jest, jest gigantyczna zmiana. I to jest coś, co napędza też transformację energetyczną i jest taka wola. To była mowa o pompach ciepła wcześniej był system prosumencki. No mamy system prosumencki, który na dzisiaj nie wiem 7 giga teraz ma pewnie zainstalowanej mocy. To jakie to jest, co tysięcy, to jest 7, 7, tysięcy, się, jest 7, tysięcy 7 tysięcy megawatów mo mocy zainstalowanej na dachach w E, tych instalacjach domowych, mhm. a w tym piku, o którym rozmawialiśmy na samym początku, wykorzystane było w Polsce w tych, tych kilku godzinach 27 tysięcy, mhm. więc to była tam prawie 1 trzecia, znaczy ponad jedna trzecia. Więc mamy e, sytuację. W tam której jest jeszcze duża przestrzeń do wzrostu. W fotowoltaice już nie taka duża, bo system w ogóle musi się zmienić. Ty, ty następnym elementem jest wypłaszczenie profilu produkcji energetyki odnawialnej, która jest. E, niesterowalna, czyli tutaj muszą wchodzić jakieś formy. Znaczy wypłaszczenie? wypłaszczenie, to znaczy w, e, wykorzystanie tej energii, która wyprodukowana jest przez słońce czy wiatr, czy przez inne źródła w momentach, kiedy ona jest potrzebna. Czyli tutaj musi być jakieś, do tego wypłaszczenia tego profilu, musi być jakieś magazynowanie tej energii. Także musimy tam, gdzie mamy nadwyżki, przechować ją na moment e, 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 inny, i ten element, ta, ta rewolucja magazynowania dopiero wtedy napędzi kolejne źródła odnawialne i dopiero wtedy tak naprawdę hmm. wejdziemy w drugim czy trzecim kroku <coughs> do dysponowania takimi mocami, żebyśmy weszli na przykład w paliwa syntetyczne, zero zeroemisyjne. Jeszcze wrócę, bo chcę podsumować ten wątek dotyczący ESG, bo mnie ciekawe, na ile to jest, na ile te regulacje tak naprawdę zabijają przedsiębiorczość, tak? Na ile pchane ideologią rozwiązania pomagają, a na ile, na ile utrudniają? I czy nasze firmy w Waszym zdaniem, według Waszego poglądu, poradzą sobie z tym? Czy to, może być, e, czy to może być realny kłopot? Przede wszystkim należy edukować, należy mówić o tym, że te regulacje są i jakby wiadomo, że ciężko jest się w tym głównym nauczcie przebić z takimi <laughs> obowiązkami, które wydają się odległe i które wydają się nie dotyczyć naszego małego biznesu, ale tak naprawdę no, jesteśmy jednym wielkim e, organizmem. i Chcę nawiązać do tego, o czym mówiliśmy na początku, że właśnie teraz będzie bardzo dużo środków europejskich właśnie na przeprowadzenie inwestycji. Jeżeli e, będziemy mieć już zmapowany obszar, czy właśnie te własne źródła wytwórcze, czy magazyny energii, to, to właśnie jest szansa na zgłoszenie się do Banku Gospodarstwa Krajowego i sięgnięcie po te środki, które właśnie są na wydanie na te e, inwestycje. I też warto powiedzieć, transformacja energetyczna nie nastąpi z dnia na dzień. To będzie etap długofalowy i właśnie te wszystkie elementy, o których Marcin wspomniał, e, następują. Widzimy, jeszcze 5 lat temu prosumenci byli nie, w nieznacznym stopniu elementem systemu, teraz jest coraz bardziej. Ja chciałbym też nawiązać do tego, że właśnie w czerwcu e, nastąpi ogromna zmiana w naszym systemie, czyli ta możliwość zakupu energii w okresie 15 minut. I właśnie te magazyny energii, te własne źródła wytwórcze mogą pozwolić na tym, że firmy mogą wręcz zarabiać na tym, że jeżeli będą mieli własne źródło, zmagazynują to, no i oddadzą to do sieci w momencie kiedy cena po godzinie może się zmienić. A to jest firmy, czy też takich indywidualnych. To dotyczyć będzie za, za wszystkich użytkowników, ponieważ w Polsce też już e, zmieniono prawo energetyczne i będzie możliwe przejście na taryfy dynamiczne e, przez każde gospodarstwo domowe. W pierwszym etapie to, to oczywiście trzeba mieć ten zdalny licznik i, i, i w pierwszym etapie uruchomione te taryfy dynamiczne będą dla... Dla, przez firmy, które mają ponad 200 tysięcy klientów. No jak, i to stwarza ogrom szans, tak? Jeżeli dany klient, znaczy dany podmiot ma własne źródło wytwórcze z własnym magazynem, to w momencie, kiedy będą te piki, gdzie ta energia jest tania, to opłaca się właśnie napełnić ten maga magazyn. No i wieczorem, kiedy te źródła solarne nie funkcjonują oddać do sieci albo po prostu e, zarządzać tak? To generalnie świadomość. E... Czy sytuacja właścicieli wszystkich instalacji fotowoltaicznych może się poprawić? Mają większe szanse. Tak, no tutaj należy. Ma zdobyć... szansę się nie pogorszyć. Tak, ma szansę się nie pogorszyć. Oczywiście tutaj te kompetencje do zarządzania energią, tak? tak? Bo tutaj mówimy też o cenach ujemnych, które w Polsce w ubiegłym roku pojawiły się trzy razy w święta Bożego Narodzenia. I 15 października, i, i, i tutaj oczywiście trzeba. jeszcze wyjaśnić, co to są ceny ujemne w tym przypadku. Mówim, mówię tutaj o, o, o giełdzie energii, mm. o, o rynku właśnie krótkoterminowym, czyli jeżeli te taryfy dynamiczne weszłyby to benchmarkiem do rozliczenia byłyby właśnie te stawki z giełdy energii. No i w momencie, kiedy te ceny ujemne wchodzą, albo też tak obniżają się do, do pułapu 17 zł za megawattogodzinę, to tak naprawdę możemy bezkosztowo y, funkcjonować normalnie, czy ładować samochód, mhm. czy, czy, czy naładować magazyn. Jeżeli już te elementy przy, y, pojawiły się w naszym kraju y, w ubiegłym roku, można się spodziewać, że będzie Coraz więcej takich wydarzeń, a co za tym idzie, może to przynieść korzyść dla korzystających z prądu. Mhm. Jeszcze w zeszłym roku spotkały nas masowe wyłączenia źródeł odnawialnych przed wakacjami i na początku wakacji, czego wcześniej nie było, czyli ta, ta nadmiar energii odnawialnej, która nie, nie mogła być zmagazynowana, był jakimś problemem, i operator wyłączył, zadałeś pytanie, czy może to zrobić przemysł, czy gospodarstwo domowe, czy kto. Mówiliśmy tutaj o strategii. To, czy może to zrobić gospodarstwo domowe, czy firma mała, duża, średnia, zależy od tego, na których napięciach funkcjonuje, czy na niskich, czy na średnich, czy na wysokich, czy na najwyższych. I teraz jeżeli centralnie w ramach oczywiście prawa unijnego, ale też niektóre rzeczy są zostawiane lokalnie. Nie będzie decyzji, gdzie te magazyny mają być, przy których hubach, czy przy źródłach, czy przy odbiorcach, czy przy hubach rozprowadzających energię w systemie to to będzie wszystko chaotyczne i będzie bardzo drogie, bo e, realnie do jednej godziny, które dzisiaj kosztuje tam, 450 plus minus złotych do 500 e, wczoraj, taka była cena hurtowa na, na, na giełdzie, jeżeli magazynujemy energię, to musimy kolejne 50 100 euro do tego kosztu dodatkowego do, 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 na, na dzisiaj do, dołożyć. Więc ten system musi być elastyczny, ale musi być też strategia, jak on ma funkcjonować. Tak, może przewrotnie a propos ESG, no, funkcjonujemy tutaj jako społeczność od 1050 10, paru lat i gorsze rzeczy przeżywaliśmy niż system ESG. <laughs> Chociaż tak jak wszystkie te zapały rewolucyjne, bywa, że przesadzone są. Porozmawiajmy o energii <laughs> atomowej. Na ile. Y co powinno się w tym roku zdarzyć w Polsce, żebyśmy mogli to wykorzystać? Tę szansę, która jest bardzo duża, no bo rozumiem, że energia atomowa, jądrowa została uznana za, za zieloną i, A i za, nieemisyjną. za nieemisyjną. No. E, za nieemisyjną. Co, co powinien zrobić rząd, nowy, nowy rząd, żeby wykorzystać tę sytuację tak bardzo, jak się da? Czyli tak naprawdę mamy już zapowiedzi tego rządu, że, że te programy będą kontynuowane i tak jak już mówiliśmy, że nasza, y, nasza, nasz system elektroenergetyczny jest najbardziej emisyjny i te działania muszą zostać zrealizowane. Tylko musimy mieć świadomość, że, że ten proces inwestycyjny, on nie zakończy się za rok, za dwa, za pięć lat. Tak? Więc i też te wszystkie ryzyka, o których mówiliśmy poprzednio, to, to jakby one... Ta, ten projekt atomowy będzie dopiero za 10 lat. Musimy tak. skupić się na tym, co zrobić teraz, właśnie, czy, żeby nie było tych blackoutów, żeby zarządzać sieciami, żeby zarządzać tą produkcją z OZE i tak naprawdę też nie przeszkadzać w tym, w procesie projektowania, ponieważ ta inwestycja planowana będzie nam... Ponad 100 lat. I tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że, że właściwie wszystkie te regulacje unijne, które są w ramach pakietu Fit for 55, uwzględniają właśnie energię atomową, można spodziewać się, że, że większe środki mogą zostać przeznaczone w ramach tych właśnie funduszy na transformację energetyczną w, w te strategiczne inwestycje. Tak? Tutaj też nie ulega wątpliwości, że, że do. Aktualizacji naszej strategii energetycznej PEP 2040 należy też uwzględniać SMR-y, czyli te małe modułowe reaktory, które, których proces konstrukcji będzie o wiele szybszy. Jakkolwiek też wydaje się. A też że za 8 lat dopiero chyba być <coughs> pierwsze, Dokładnie tak, tak. Ta Wówiening ta nigdzie nie ma jeszcze na świecie. Ta technologia się tworzy, ale wiadomo, jeżeli idą fundusze, dany, dany segment, to też byliśmy świadkami, kiedy <coughs> wybuchła pandemia, w ciągu roku udało się stworzyć szczepionkę, gdzie wszystkie siły na pokład i ogromne fundusze. <coughs> no, to jest trochę radykalne porównanie, ale jakby widzimy, że, że jakby ukierunkowanie jest na atom, więc te rozwiązania atomowe i jądrowe będą miały większe finansowanie, więc dostosowanie ich to jest tylko kwestia czasu. Mhm. Tutaj parę dni temu miałeś jako gościa prostorowy Wojciecha myśliwskiego inżyniera, energetyka z krwi i kości, który. Rozmawialiśmy o energii społecznej, a nie energii tak, elektrycznej. ale. elektrycznej. Wielokrotnie o tym rozmawiamy. To pokolenie, czy tamto pokolenie, wybudowało energetykę tych lat 70., -tych, 80., -tych, która jest. Wymaga teraz drastycznej e, zmiany. Ona oczywiście wymaga drastycznej zmiany nie dlatego, że nie działa, tylko dlatego, że zmieniły się e, kwestie społeczne, zmieniły się kwestie technologiczne, <laughs> wypadają pewne źródła. I teraz energetyka e, atomowa o tyle jest potrzebna, że my w, e, nic innego w krótkim czasie e, nie jesteśmy w stanie jako e, społeczność dowieść, co nam zapewni zastąpienie węgla brunatnego bo węgiel brunatny oczywiście można teraz narzekać, że jest bardzo emisyjny, czy najbardziej emisyjny, <laughs> natomiast i w Turowie, i w Bełchatowie ten węgiel się po prostu w połowie lat 30. skończy, a w perspektywie energetycznej to jest bardzo krótko. I to, że on się skończy, to znaczy, że z systemu wypadnie 20-25% mocy, która dzisiaj jest dostępna. Um, oczywiście radosne są te wszystkie strategie rządowe, nie tylko nasze, które powiedzą, no dobra, jak zabraknie nam ileś na mocy, to będziemy importować to jest bardzo dobry pomysł, tylko jak wszyscy sobie w Europie wpiszą, że będą importować, to zabraknie tych podmiotów, od których można importować tą energię i naprawdę będziemy mieli problemy gospodarcze. Co już przećwiczyliśmy przez półtora ostatniego roku na gazie, kiedy na przykład Słowacy opowiadali nam, że jak zawsze będzie, jak zawsze będzie, Niemcy będą dostawać jakiś gaz, to coś tam nam zawsze prześlą. No, no, no może prześlą, może nie prześlą. Więc to jest tak, że pewna suwerenność energetyczna jest po prostu wymagana i atom jest elementem suwerenności energetycznej. Odnawialne źródła energii mają tu swoje miejsce, natomiast nie jesteśmy w stanie zbudować systemu opartego tylko o wiatr, czy tylko o słońce, czy tylko o biomasę, więc ten miks będzie składał się z różnych hmm. rozwiązań. Nie mamy systemu tak jak przez lata było tworzone, że mamy młotek i wszędzie gwoździ szukamy, bo tylko gwoździe potrafimy wbijać, bo tylko węgiel jest tam podstawą tego, jak, jak funkcjonujemy. To się zmieniło, więc ten miks będzie składał się z różnych źródeł. I teraz jest pytanie w tej krótkiej i średniej perspektywie, czyli 10-15 lat, co jest możliwe. Wiem, że to jest narażone na, na koszty gospodarki, ale musimy od, odpalić, że tak powiem, wszystkie projekty i zobaczyć, które są w stanie mhm. gdzie nas dowieść, dlatego że e, dyskusje o blackoutie za 10-13 lat będą naprawdę poważne, jeżeli nic się nie wydarzy e, takiego gruntownego, zaplanowanego teraz. Co roku te rozmowy o <coughs> wykałcie są bardzo, <coughs> bardzo poważne. One narastają, takiego, bo one oczywiście, Głosów paniki. jak jest bardzo zimno, jak jest zimno, tak jak teraz i mamy 27 tysięcy. Megawatów, megawatogodzin zapotrzebowania w piku to jest jeden z powodów, ale w lecie do odmiany problem jest taki, że część naszych elektrowni, już nie będę wskazywał, która, chodzona w obiegu otwartym rzekami przy niskim stanie rzek, też powoduje blackouty, więc mamy na różnych poziomach problemy. Dlatego i to akurat trochę. Pochwaliłem, to chyba nie wybrzmiało postulat obecnej koalicji, żeby rzeczywiście wydzielić sieci dystrybucyjne do osobnych podmiotów, żeby one nie były, nie były w jednym miejscu, ale jeszcze tylko powiem dlaczego. Dlatego, że to jest biznes taryfowany, który przez lata, w zasadzie 30 parę ostatnich lat. Napędzał całą resztę nieefektywnego systemu zintegrowanych energetyki, zintegrowanej energetyki państwowej. To znaczy, że to, co dystrybucja zarobiła, szło na inne rzeczy, na przykład na wytwarzanie, na dopłaty do górników itd. itd. Więc ten system po prostu okay. trzeba zreformować. Dobra, to podsumowując, rzecz, rzeczą rząd powinien zrobić w tym roku, w energetyce, na czym powinien się przede wszystkim skupić. Na przeglądzie tego wszystkiego, tak, żeby jasno określić cel i jasno zdefiniować, co trzeba zrobić jako, jako priorytet. I tak jak powiedzieliśmy na początku, no, ogromnym wyzwaniem dla, dla, dla wszystkich będą ceny energii. Co zrobić po 30 czerwca, czy, czy zostawić te stawki zamrożone dla gospodarstw domowych, a może dla tych instytucji wrażliwych? Warto powiedzieć, że już teraz stawki dla biznesu są niższe niż te zamrożone. Tak? Więc można się spodziewać, że, że, że te stawki dla, dla małego i, i większego biznesu zostaną rozmrożone. Można przypuszczać, że te instytucje wrażliwe, publiczne czy szpitale mogą mieć jakieś takie stopniowe rozmrażanie tych stawek, bo jak wspomniałem jest taniej niż rok temu, ale to nadal są wyższe stawki niż, niż sprzed dwóch lat. Ojku. To, to, to może tak. Teraz się zaczyna rekrutacja do spółek państwowych i miejmy nadzieję, że tam ta proporcja między ekspertami a politykami, którzy zawsze do energetyki lubią e, iść, będzie zachowana na korzyść tych pierwszych. E, z prostego względu, dlatego że tutaj no trochę nie ma czasu na to, żeby nowi politycy się specjalizowali i nauczyli tego, bo... Jest coś, co się nie, nie, nie jest w stanie wydarzyć w Polsce, a to jest bardzo duży ból, czyli jakiś konsensus, w jakim kierunku to wszystko powinno zmierzać. W takim kraju jak Dania czy Norwegia jest konsensus 90% wszystkich polityków, w jakim kierunku zmierzamy. To zasadniczo ułatwia wszystkim życie, a gospodarka jest bardziej konkurencyjna. Wątpię, żeby to się stało, więc mamy dużo. Duży kawałek rynku do pilnowania jako przestrzeń publiczna. Tak jest. Bardzo Wam dziękuję. Rafał Staszkiewicz, z Marcin Gorzkowski, Instytut Egiloński. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Nagraj to w blisko.